To dzisiaj obchodzimy taki preludium Dnia Dziecka z inicjatywy pełni europoseł Jadwigi Wiśniewskiej. Zostało zorganizowane to spotkanie, które jest dla nas również taką wielką radością. Ja jestem sprawczynią tego zamieszania tylko dlatego, że mam wokół siebie wspaniałych ludzi, z którymi współpracuję i którzy, kiedy usłyszeli o tej inicjatywie, powiedzieli, wchodzimy w to i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Jestem zaskoczona, bo nigdy tak nie było. Pani europoseł na co dzień jest takim naszym cichym aniołem stróżem. Co prawda na co dzień przebywa w Brukseli, w Warszawie, ale jest tak naprawdę nasza. Tutaj z tych okolic, bodajże z Myszkowa pochodzi. Jest osobą, która jest nam bliska. Mamy z nią taki żywy, najczęściej listowny kontakt. Pani, czy coś wam pomóc? Na razie chyba nie. Jej, ja się proszę o ciebie. Mamo moja. Zaczynamy od małych. Może w tę stronę. Bo już niestety od wiatru zależy. O, a jakby pan happy, 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 happy. Dalej. O, pani babcie! Matka! Mama! Matka! Oni psują! Tak, tu jest pięknie. To jest takie wyjątkowe miejsce na ulicy Biskupa Kubiny w Częstochowie. Jest ośrodek szkolno-wychowawczy dla dziewcząt i chłopców. I dzisiaj w ogrodach tego ośrodka możemy się spotkać i cieszyć się na zbliżający się Dzień Dziecka. Bo moją intencją było to, żeby ten Dzień Dziecka zaczął się wcześniej właśnie tutaj i poprzez promocję między innymi niedzieli jak najwięcej osób usłyszało o tym ośrodku, bo on potrzebuje wsparcia. My tutaj jesteśmy bardzo często, ale potrzeb jest bardzo dużo. To jest taki prezent, jak widzimy, główna atrakcja, straż pożarna, bańki kolorowe, jakieś misie, to też również widzimy, straż przywiozła misie. Ale to są takie prezenty na Dzień Dziecka konkretnie, które trafią do dziecka. Kolorowanki, słodycze już do nas dawno trafiły też, także co dziecko najbardziej cieszy. Myślę, że Dzień Dziecka jest każdego dnia, kiedy tutaj ludzie z zewnątrz przychodzą i przynoszą swoje serce, ofiary składają na ten ośrodek, gdzie siostry Józefitki wielkim sercem otaczają dzieci potrzebujące. Nałożymy kask. Chciałam kasy, żeby... A, proszę. No i co, ciężkie? Tak. No jest to urządzenie hydrauliczne. No, używamy to przy wypadkach drogowych. Jak widzimy, tutaj mamy rozpieracz ramieniowy i nożyce hydrauliczne. Przy wypadkach drogowych umożliwiają nam dojście do poszkodowanych, uwolnienie ich z uszkodzonych samochodów. Wszystko do pomocy. To? Tutaj? No. Tu masz paliwo. Aha. A jak się skończy, to się nalewa. Tak. Tutaj jest wszystko, malowanie twarzy, strażacy. Robienie z balonów zwierząt, a najbardziej mi się podobają chyba strażacy.
Ja w ogóle bardzo lubię strażaków. Za wszystko. Jak byłam młodsza, to miałam spotkania z strażakami, tak. Do tej pory mi zostało. Nie ma Cindy, żadnej spinki. Siostro, siostro, czy mamy spinkę do włosów? Nie macie spinki do włosów? Ja, ale zostało ci coś kiedyś? Łukasz, co ty masz na sobie, powiedz mi? Kostium strażacki. Czyli masz i kask, masz i strój, gotowy do gaszenia pożarów? Tak. Chciałbyś zostać strażakiem? Tak. A dlaczego? Nie wiem. Co ci się tak bardzo podoba w tej straży? Jeździć. Kinga, ty się nie pomyliłaś? Gdzie ty siedzisz, powiedz mi? Przy kierownicy. Powiedz mi, takie samochody, strażacy, akcje gaszenia pożarów, wypadki drogowe, to cię jakoś tak pociąga? Tak. Chciałbyś zostać strażakiem? Tak, bo jest bardzo fajnie, bo tak co bym mogła, jak będę dorosła, to wtedy może będę siedzieć przy kierownicy z siostrą Nadią. Strażak przyjedzie do malowania, jedziemy na makijaż. Dziewczyny, co ci się najbardziej tu podoba? Bo strażacki. I te bańki, jak rzucali. Czego można życzyć wszystkim dzieciom, powiedz mi, na świecie? Dużo zdrowia, dobrych ocen. I codziennie, żeby był Dzień Dziecka? Tak. Baba, strażnie, nie pogodno. Dzięki. Chłopaki, chłopaki. Ja słyszałem. Ja mam bardzo dobry słuch.